oddać. Śluzowanie polskich statków trwa. Jest to pierwsze przejście z Morza Bałtyckiego bezpośrednio na Zalew Wiślany. W perspektywie Elbląg to jeszcze trzeba pracę dokończyć. Niemniej jednak bardzo ważny element otwarcia tej nowej drogi wodnej jest za nami. A my łączymy się z profesorem Bogdanem Musiałem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Wspaniała uroczystość. Bardzo ładnie to wygląda. Najlepsze tutaj tradycje budownictwa morskiego przed nami, czy na naszych oczach, ale my będziemy rozmawiać o 17 września, o tym dniu, w którym przypieczętował się los Polski w II wojnie światowej. Rosjanie weszli do tego konfliktu zgodnie z wcześniejszą umową z Niemcami, ale z opóźnieniem. I teraz pytanie, co przeciętny Niemiec wie o 17 września i tym porozumieniu rosyjsko-niemieckim z tego okresu? Przeciętny Niemiec w sumie o tym chyba, znaczy w większości nie wiedzą o tym, nie mają pojęcia o tych sprawach, bo to jest jednak wiedza raczej wąskiego krągu specjalistów lub powiedzmy dziennikarzy, którzy się interesują, ale nie ma głębszej wiedzy, że tak naprawdę 1 września 1939 to była wspólna akcja Niemiec i Rosji Sowieckiej, Związku Sowieckiego, czyli jest przekonanie, że do Hitler napadł na Polskę, tak w sumie słusznie było, tylko ta wiedza o konkretnych działaniach Armii Czerwonej, o napaści 17 września jest, no, nie jest szeroko rozpowszechniona, powiedzmy sobie tak eufemistycznie. Bo gdyby wiedzieli, to musieliby sobie zadać pytanie, to co, to byliśmy wtedy w sojuszu z sowiecką Rosją, z tą samą, którą 2 lata później wojowaliśmy? Dokładnie, to jest problem, który jest, no, w Niemczech jest mało dyskutowany, że faktycznie w lecie, czyli tutaj w sierpniu 1939 roku powstaje sojusz. Sojusz gospodarczy, militarny i sojusz polityczny. Berlin, Moskwa, i to nie jest, że coś nowego. Ten sojusz, on funkcjonował w latach 20. I za czasów Hitlera on został jakby trochę nie funkcjonował tak, jak wcześniej funkcjonował, i dopiero Hitler w lecie 1939, czy w lecie już na wiosnę, późną wiosną, zaczął szukać kontaktów i powstał nowy sojusz, nowy, wracając do starych ustaleń, i to był warunkiem tak naprawdę dla Hitlera w ogóle. Znaczy, w ogóle dał mu to możliwość napaść na Polskę, bo się czuł pewny, że ma sojusznika w Związku Sowieckim. I co jest istotne, Niemcy wówczas były co prawda bardzo mocnym, uprzemysłowionym krajem, miały bardzo mocną armię. Był jednak ogromny problem dla Niemiec. Nie mieli zaplecza surowcowego, surowców strategicznych, aby prowadzić nowoczesną wojnę. Znaczy to, co Niemcy wówczas miały, to wystarczało oczywiście, żeby Polskę pokonać. Ta dysproporcja w siłach militarnych była ogromna. To Niemcy wiedzieli, Polacy też wiedzieli oczywiście. Tylko tu była kwestia, była przekonanie, że sojusznicy polscy na zachodzie jednak wkroczą do, mogą wkroczyć. I wtedy jest, może się sytuacja powtórzyć z I wojny światowej, kiedy przez blokadę morską praktycznie Niemcy wojnę przegrali. I tutaj Hitler musiał się zabezpieczyć. Zabezpieczyć sobie dostawy surowców strategicznych, czy jakich, wiadomo, przede wszystkim surowce strategiczne. Wówczas to były, wiadomo, ropa naftowa, produkty z, czy paliwa, plus zboże, którego Niemcom brakowało, plus oczywiście rudy metali. I to Stalin Hitlerowi zapewnił w umowie kredytowo-handlowej z 19 sierpnia 1939 roku. I ta umowa z punktu widzenia Hitlera, Berlina wówczas, była dużo ważniejsza niż pakt, ten Ribbentrop-Mołotow, który został parę dni później zawarty. To był czysty pakt, powiedzmy, polityczny, gdzie już oficjalnie podjęto decyzję o podziale Polski plus Europy Środkowo-Wschodniej, ale żeby wojnę rozpocząć, napaść na Polskę, Hitlerowi wystarczało ten sojusz gospodarczy, sojusz energetyczny, który zawarł 19 sierpnia 1939 roku. I to się w ogóle w niemieckiej debacie nie wspomina, ponieważ no, może powstać, powiedzmy, takie nieprzyjemne, powiedzmy, skojarzenia, na przykład partnerstwo energetyczne,
Berlina z Moskwą aktualna, czyli tutaj Putin, Schröder, pani Merkel. To jest jakby to, co przeżyliśmy w ostatnich dwóch dekadach, czyli ten sojusz energetyczny, to mówię, to jest nic nowego, to jest stara, powiedzmy, no, tradycja stosunków niemiecko-rosyjskich, sowieckich, i która zawsze się kończy dla krajów ościennych, sąsiadów, no, katastrofalnie. Czyli w 1939 Polska została napadnięta, zgładzona, zniszczona, a w tym roku akurat tu Rosja putinowska, czyli Rosja napadła na Ukrainę. Oczywiście miejmy nadzieję, że ten wynik tej wojny putinowskiej będzie trochę inny niż był w 1939, co skończyło się straszliwe, ale tutaj istotnie jest, że trudno Niemcom debatować właśnie o tych aspektach, tych sojuszach energetycznych, gospodarczych z Rosją sowiecką, no ponieważ te jakby no to porównania późniejsze, no byłyby no niezbyt przyjemne dla nich. No ja nie rozumiem, dlaczego ja mam te niezbyt przyjemne porównania cały czas. No, różnica jest taka, że tutaj towarzysz Scholz nie zdecydował się na zaatakowanie Polski i Ukrainy od zachodu, albo jakiegoś zablokowanie tutaj bardziej niż mógł tego transportu broni na Ukrainę. Ten deal geopolityczny, który sowiecka Rosja nawiązała z hitlerowskimi Niemcami, to nie dotyczył tylko Polski, ale też całego terenu Europy. I tam były różne, bo dopiero po zakończeniu działań wojennych odbyły się jeszcze sesje i jeszcze negocjacje dotyczące losu poszczególnych terenów. I to jest ciekawe. To prawie, że ginie z naszego horyzontu takiego myślowego. No to jest właśnie, jak pan redaktor słusznie wspomniał, dopiero 28 września nastąpiło ostateczne ustalenia, czy były korektury, powiedzmy, granic, korektury granic między Związkiem Sowieckim a Niemcami. To miało związek z tym, że wówczas Hitler zastanawiał się, miał taką opcję stworzenia jakby takiego kadłubowego, czy jakby protektoratu polskiego, w nadziei, że to umożliwi Wielkiej Brytanii powiem do zawarcia, powiedzmy, zawieszenia broni, ponieważ Wielka Brytania gwarantowała istnienie państwa polskiego, ale nie gwarantowała w pewnym sensie granic. To jest istotne. Tak to przynajmniej Hitler, znaczy miał nadzieję, że to mu umożliwi. Stanie o tym dobrze wiedząc, bardzo dobrze o tym wiedząc, zgodził się, po prostu naciskał w pewnym sensie i doszło do korekty wcześniejszych umów, czyli z tego 24, czy 23 sierpnia 1939 roku, do korekty tych granic. I co jest ciekawe, panie redaktorze, ta korekta tej granicy wpływów, czy granic, to jest jakby dzisiejsza strefa wpływów, które sobie Putin sobie rości, a które Niemcy jakby zaakceptowały. Czyli to jest dzisiejsza granica Polski Wschodnia, oczywiście z wyjątkiem może krajów bałtyckich, które są jednak już według Niemców, Niemiec raczej należą do strefy wpływów zachodniej jak bardziej, ale te resztę krajów, czyli Ukraina, Białoruś i tak dalej, to według niemieckiej polityki zagranicznej ostatnich dwóch dekad, to zdecydowanie należy do strefy wpływów Moskwy. I to jest ta granica, to jest niesamowite, ta granica, która wówczas została ustanowiona, do dzisiaj ona jakby w głowach niemieckich polityków, ona funkcjonowała i chyba funkcjonuje w większości, co jest bardzo istotne. No i oczywiście w głowie pana Putina, prezydenta Putina i jego współpracowników. I to jest oczywiście tragiczne. Czyli jakby historia się jakby powtarza i powtarza. To jest w sumie, wygląda na to, że ani Niemcy, ani Rosjanie się, znaczy nie uczą się z historii. Tak, tak. My obserwujemy śluzowanie pierwszego statku przez śluzę na kanale w Mierzei Wiślanej, więc bardzo to ekscytujące, historyczne wydarzenie. A rozmawiamy o 17 września i o tym podejściu i Niemiec, i Rosji do krajów, które są pomiędzy oboma tymi blokami. Pani Merkel mówiła o Rosji jako o sąsiedzie Niemiec i będąc w Chinach mówiła, że tylko jeden kraj dzieli Niemcy od Chin, mianowicie Federacja Rosyjska. I tak się zastanawiałem, to była jakaś informacja dla nas, czy to było jakieś zwykłe przejęzyczenie?
Nie, to jest myślenie elit politycznych niemieckich. Ja mogę panu redaktorowi cytaty ze spotkań, powiedzmy, bo to są, na szczęście są dzisiaj dostępne, bo my nie mamy ze spotkań ostatnich, potem Schrödera z Putinem, czy Scholza rozmowy z Putinem, czy pani Merkel z Putinem. My tak naprawdę takich wewnętrznych, tajnych informacji nie mamy. Jeszcze. Mamy dostęp do źródeł z lat 80., 70. To już jest jakby, można powiedzieć, dostępne i tam wychodzi to myślenie niemieckiej polityki, jeżeli mówię o Hitlerze, gdzie w 86 roku niedawno zmarły Gorbaczow w rozmowie z niemieckim przywódcą Józefem Straussem, Francem Józefem Straussem powiedział, no jak granica wspólna Niemiec i Rosji i była, jak mieliśmy wspólną granicę, jakby panował, jakby mieliśmy wspólną granicę, nie mieliśmy konfliktu, to wtedy w Europie był pokój. I oczywiście kiedy była ta wspólna granica... Zapytam pana o jeszcze jedno, skoro mówi pan o granicach wschodnich. Kanclerz Olaf Scholz przedwczoraj, patrząc na Donalda Tuska, powiedział, że są tacy, którzy tutaj chcą likwidować czy naprawiać granice. Nie dopuśćmy, by do tego doszło. Wypowiedź była mniej więcej w tym stylu. Myśmy w Polsce, przynajmniej ja, potraktowali to jako pogróżkę, ale są też osoby, które mówią, że nie, że kanclerz nic takiego nie miał na myśli. Jak pan odebrał te słowa niemieckiego polityka? Panie redaktorze, to można tak interpretować, jak pan redaktor wspomniał. Można, ponieważ to jest taka wypowiedź, znaczy ja mówię, że można interpretować, bo to nie było bezpośrednie, to można było taka aluzja w pewnym sensie, że jeżeli powiedzmy, że są jakieś traktaty, jeżeli te traktaty nie będą przestrzegane, to znajdą się, jeżeli chodzi o Polskę, znajdą się jacyś rewizjoniści, którzy będą grzebać w książkach historycznych i znajdą pretekst do kwestionowania granic polsko-niemieckich. Pozwolił na ten tekst w kontekście oczywiście polskich domagania się przez Polskę reparacji, czy też odszkodowania za II wojnę światową? Dokładnie to jest w tym kontekście, ponieważ strona niemiecka, politycy twierdzą, że sprawa reparacji jest zamknięta przez... Tak. I oni są odpowiedzialni tylko moralnie, a w ogóle czego chcemy, czego Polacy chcecie? Przecież kanclerz już klękał przed warszawskim pomnikiem getta w 70 roku, więc sprawa załatwiona, twierdzą Niemcy. My twierdzimy inaczej. Zresztą pan profesor Bogdan Musiał jest jedną z osób, które tutaj prowadzi te badania dotyczące niemieckich zbrodni i odszkodowań dla Polski. Bardzo pięknie dziękujemy, panie profesorze. Musimy już kończyć tę rozmowę. Jest 17 września, proszę państwa. Data historyczna. W rozmowach wspominamy to, co Ruscy wyrabiali i Niemcy w Polsce, a w obrazku widzimy taki ostateczny koniec podległości Polski. Oto polski statek przepłynął przez kanał Mierzei Wiślanej i wypływa na wody Zalewu Wiślanego. Proszę bardzo, można.